Paco Power System Blood Knight to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Przypomnę, jak to była katakomba, za więcej walczyło 3 razy po 2 minuty. Come on.
Pancerek. 47 kg przygotują się Piotr Pancerek, Spadko Lubin i Cezary Kulowski, Emilii Hańsk, Kowary Kłęczna. Walkę w ringu poprowadzi Tomasz Majker, buktowacz rękowy Paweł Jakołowski, Paweł Janek i Jacek Kolowany. Po zakończeniu naszego spadku od razu w naszym ringu będzie się dekoracja zwycięzcy, a także Pawełowego. Ten z mistrzarz, który wygrał, otrzymał pamiątkowy złoty medal, a także medal za pierwsze miejsce. Ring wolny, runda trzecia. Trzeciej rundy i koniec pojedynku pomiędzy Bartłomiejem Mądrą i Ewaldo Duszem Jaskulecki. Myślę, że obu młodych mistrzów należą się brawa. Za chwilę dowiemy się, który z nich pojedzie do Łodzi, a przyświeci finał ogólnopolskiej młodzieży, która już w sierpniu odbędzie się właśnie w Łodzi. Pewne jest jedno, że w kategorii 46 kg do Łodzi wybierze się zawodnik zamojskiego Hetmana, a za chwilę dowiemy się, czy będzie to Bartłomiej Mądro, czy Anonimusz Jaskulecki. Tuż po ogłoszeniu werdyktu, dekoracja w ringu, zawodników uponowują prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Bokserskiego pan Piotr Osiak, synków dzisiejszych zawodów, a także nasz znamienity gość Wiesław Kutkowski, wicemistrz olimpijski z Monachium z 1972 roku. Przywitajmy pana Wiesława gorącymi brawami. Witamy wicemistrza olimpijskiego w Lublinie. Po raz kolejny pan Wiesław chętnie przyjeżdża do naszego miasta, do jednej z podopiecznych Stanisława Zamojskiego. My już mamy werdykt. W kategorii 46 kg jednogłośnie na punkty wygrał Amadeusz Jaskulecki, Herman Zawacz. Zawodowa punktowa na sędziowie 18 do 13 Sławomir Lisowski,